15 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy rozegrała się bardzo ważna bitwa w dziejach Polski, w dziejach Europy. I tam rzeczywiście została zatrzymana ofensywa bolszewicka, która szła w kierunku Warszawy. Bolszewicy chcieli zdobyć Warszawę, żeby, tak jak twierdził Lenin, po trupie Polski zanieść rewolucję na zachód Europy. 15 sierpnia nastąpił przełom. Bolszewicy zostali zatrzymani z jednej strony na przedpolu Warszawy, a z drugiej strony Józef Piłsudski wyprowadził uderzenie z Nadwieprza, które spowodowało całkowite zaskoczenie frontu północno-wschodniego Michaiła Tuchaczewskiego. Kolejne uderzenie polskie kierowane przez Władysława Sikorskiego z Nadwkry spowodowało to, iż armia bolszewicka znalazła się w polskich kleszczach. Miało to też w przyszłości rzutować na to, co się będzie działo w Białymstoku. 16. Armia, którą dowodził Sokołów, dowódca bolszewicki, poszła w rozsypkę. Zaczęli wycofywanie na wschód, chcieli za wszelką cenę oderwać się od polskich sił i dotrzeć do Grodna. Najbliższa droga dla 16. i 3. Armii Bolszewickiej prowadziła przez Białystok. Żołnierze 1. Pułku Piechoty Legionów 16 sierpnia rano wyruszyli z Lubartowa na północ. Posuwali się mniej więcej wzdłuż dzisiejszej trasy drogi krajowej nr 19. To była trasa przez Międzyrzec Podlaski, przez Drohiczyn, Boćki, Bielsk, Zabludów, która doprowadziła ich po kilku dniach pod Białystok. Tempo natarcia było duże. Żołnierze pokonywali w ciągu dnia ponad 50 niekiedy kilometrów. Od tempo natarcia zależało powodzenie całej operacji. Ofensywa ta była prowadzona tak forsownie, tak błyskawicznie, jak jeszcze nie widziałem. Dość powiedzieć, że przez 6 dni przeszliśmy spacerek. Lubartów, Białystok. Nieźle. Najpierw natrafiliśmy na próżnię i maszerowaliśmy forsownie po 50 wiorst dziennie przez Parczew, Międzyrzecz, Łosice. Dopiero w Drohiczynie natknęliśmy się na bolszewickie tabory uciekające spod Warszawy. Piechur, pobudka, czarna kawa, pajda chleba, a potem najgorsza rzecz, ile dziś będziemy w marszu. Jeżeli normalny marsz forsowny rzędu 20 km daje w kość, to jak to jest, kiedy się maszeruje 43 km z plecakiem na grzbiecie przy temperaturze powyżej 25-30 stopni, a kuchnie polowe, jak w pieśni zapisane, diabli wiedzą gdzie. Kiedy każdy postój to żołnierz, który wali się ze zmęczenia, wiedząc, że za kilkanaście minut będzie powstań i marsz dalej. To jest pokolenie, które tknęło wielką wojnę. To jest pokolenie wychowane na literaturze pozytywistycznej. To jest pokolenie, które poszło na ochotnika do wojska, a nie z musu. I wie, co będzie go czekało, jeżeli pójdzie do sowieckiej niewoli. Wie również, jaki los czeka jeńców, bo wojna 20 roku jest pokazem tego, jak w wyrafinowany sposób mordować wziętego do niewoli ze strony czerwonoarmisty. Kręgosłup moralny wojska idącego do batalii o Białystok był o wiele mocniejszy od kręgosłupa armii sowieckiej, ale jeżeli idzie o siłę tej rzesz, miała przewagę. I tu widać wyraźnie, że rozwiązanie siłowe góry nie wzięło. Bo to był rzeczywiście wyścig. To był wyścig. W pewnym momencie oddziały sowieckie rozpoczęły już odwrót spod Warszawy. No i był to wyścig, kto pierwszy przechwyci przeprawy na Bugu i Narwi, kto pierwszy przechwyci ważniejsze węzły komunikacyjne, między innymi Białystok. Bitwa białostocka rozpoczęła się o świcie 22 sierpnia 1920 roku od porannego uderzenia na miasto w wykonaniu sił, które podeszły pod Białystok, a były to siły 1. Brygady Piechoty Legionów, jednej z najlepszych jednostek wojskowych ówczesnego Wojska Polskiego. Ta brygada była dowodzona przez pułkownika Knola Kownackiego, który otrzymał rozkaz z dowództwa dywizji, jak również z Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego o jak najszybszym zajęciu miasta po to, żeby odciąć właśnie drogę odwrotu oddziałom
armii bolszewickich, które wycofywały się spod Warszawy i które jeszcze były w okolicach Suraża. Ten poranny bój, poranne natarcie rozpoczęło się o godzinie 5 rano. W ciągu 2 godzin miasto zostało zajęte przez tak naprawdę pierwszy batalion 1. Pułku Piechoty Legionów, dowodzony właśnie przez słynnego dowódcę, kapitana Józefa Bronisława Mariańskiego. 1. Pułk Piechoty Legionów był jednostką doborową. To była rzeczywiście jednostka o tradycji legionowej, gdzie kadra wywodziła się jeszcze z Legionów Polskich. Żołnierz prezentował wysokie morale, oficerowie też mieli dobre doświadczenie bojowe. Jednostka ta cechowała się esprit de corps, czyli duchem gwardii, takim duchem gwardyjskim. To była rzeczywiście, można powiedzieć, też ulubiona jednostka Józefa Piłsudskiego. On zresztą w czasie I wojny światowej był dowódcą tego pułku w pewnym okresie, prawda? A później dowódcą 1. Brygady Legionów. Do godziny 7 rano najważniejsze punkty w mieście, czyli dworce kolejowe obydwa, czy dworzec główny i dworzec poleski, zostały zajęte, jak również całe obrzeża od strony wschodniej, od strony zachodniej i południowej były obsadzone przez te siły 1. Brygady Legionów, które musiały walczyć tak naprawdę w osamotnieniu, bowiem jej sąsiednia brygada, 3., w tym czasie realizowała zupełnie inne rozkazy i odchodziła w kierunku zachodnim od miasta Białegostoku. Zadaniem tej brygady było uchwycenie przepraw mostowych, strawli w Surażu, w Bokinach i w Uchowie, po to, żeby właśnie odciąć drogi odwrotowe tej 16. Armii, która z okolic Brańska przez Suraż przebijała się na Białystok, bowiem te drogi na wschód, przez Bielsk, przez Drohiczyn były już dla niej ostatecznie zamknięte. Więc te wszystkie siły, ta masa zdemoralizowanej piechoty przemieszczały się właśnie przez Suraż. Jak już oddziały polskie 3. Brygady Legionów doszły do tych mostów, tych oddziałów rosyjskich tam nie było. Tak naprawdę wszystkie siły o godzinie 9 rano zameldowały się w Starosiedlcach, w Klepaczach. Było to kilkanaście tysięcy piechoty, która nie przedstawiała większej wartości bojowej. Niemniej dwie dywizje piechoty, czyli 2. i 21. przejawiały ochotę do walki, widząc, że miasto Białystok jest zajęte przez nieznane im tak naprawdę siły polskie, które miały bronić tego miasta do upadłego. I tak też się stało od godziny 9. Te dwie dywizje próbują miasto zdobyć, przebić tą drogę odwrotu dla tych mas żołnierskich, które czekały w lasach Klepacz i pobliżu Starosielc. Najbardziej dramatyczne walki rozgrywały się na odcinku Barżantarni, bronioną właśnie przez 3. Kompanię porucznika Harasimowicza. Jednak skutek tego ciągłego naporu, te siły polskie coraz bardziej były zmęczone. Warto też przy tym pamiętać, że oddziały polskie przez 5 dni, noc i dzień, maszerowały w kierunku Białegostoku, pokonując z Nadwieprza, czyli z okolic Kocka, prawie 250 km marszem pieszym. Żołnierze byli praktycznie wyczerpani, nie byli zdolni do prowadzenia tak długiej walki, której się tak naprawdę nie spodziewali. Sowieci czasami wdzierali się do miasta, byli kontratakowani, byli wypierani przez polskie oddziały. W stronie polskiej po prostu brakowało fizycznie sił do zatrzymania tej masy wojsk sowieckiej, która wycofywała się spod Warszawy. Wśród oddziałów sowieckich była tam 27. Dywizja Strzelców, dowodzona przez Putnę, przez Witowta Putnę. Uchodziła ona w Armii Czerwonej za stosunkowo dobrą, wręcz bardzo dobrą jednostkę doborową. I ta dywizja rzeczywiście zaczęła atakować miasto. Zobaczył ten dowódca, że takie daremne te są natarcia falowymi teroryjami piechoty po to, żeby zdobyć ten odcinek. On wytypował pewne punkty, których obrona polska z jego zdaniem wydawała się słaba. Ten zdolny dowódca potrafi pokierować całością natarcia, które rozpoczęły się po godzinie 15 i Rosjanie, bolszewicy odnieśli w tym momencie sukces. Siły polskie zostały praktycznie zgniecione w tym miejscu i musiały się stopniowo wycofywać do centrum. Miasto praktycznie zostało opanowane przez siły bolszewickie, które tak naprawdę stłoczyły się w tych wąskich uliczkach. Tutaj o sukcesie miały decydować takie lokalne starcia na bagnety, na granaty, na broń krótką, którą używano właśnie w tych wąskich uliczkach. Nie ostrzeliwano miasta dosyć intensywnie artylerią, dlatego że większość zabudowy była drewniana, więc mogłoby dojść do wielkiego pożaru, który zapewne sprawiałby wielkie trudności nie tylko dla obrońców, ale również i dla przebijających się przez miasto ze względu na zadymienie i słabą widoczność. W walkach o Białystok uczestniczyło kilka bardzo znanych postaci. Warto wymienić chociażby Władysława Broniewskiego, który był oficerem 1. Pułku, chociażby Emila Fieldorfa, późniejszego Nila. Te walki w pewnym momencie zostały rozstrzygnięte przez polski kontratak wzmocnionej kompanii tak naprawdę. Proszę Państwa, 200 ludzi
atakując z rejonu Skorup w kierunku centrum miasta, można powiedzieć, odzyskało z powrotem Białystok, odbiło Białystok w godzinach wieczornych, w godzinach między 18 a 20. Białystok z powrotem już był opanowany przez oddziały polskie. Sukces był ogromny, choć okupiony pewnymi stratami, dość dotkliwymi stratami. Zginęło tutaj kilku oficerów legionowych, między innymi zapomniany troszkę porucznik Michał Soja, ale też kapitan Józef Mariański. Był najwyższym rangą oficerem legionowym, który właśnie poległ w Białymstoku. Jego śmierć rzeczywiście wywołała wielkie poruszenie w całym pułku. Był bardzo lubiany, zostawił rodzinę, zostawił córeczkę ukochaną, kilkuletnią. Chyba przeczuwał swoją śmierć, bo podobno koledzy we wspomnieniach pisali, że w przeddzień walk o Białystok polecił im, że jeśli coś mi się stanie, zajmijcie się moją córką. Mieszkańcy Białegostoku pamiętali doskonale ten przebieg dramatycznych bojów, zwłaszcza na ulicy Zwycięstwa, gdzie pięciu żołnierzy, opierając się o płoty, zginęło od szabel kozaków, którzy właśnie szturmowali te pozycje, którzy wybili do nogi ten pododdział polskiej piechoty. I w tym miejscu społeczność postanowiła upamiętnić te wydarzenia. Dziś uczcimy pamięć kapitana Józefa Mariańskiego. Pododdział, baczność! Na ramię, broń! Prezentuj, broń! Powstał taki komitet budowy pomników poświęconych właśnie pamięci żołnierzy 1. Pułku Piechoty Legionów. Widzimy w 1931 roku rosnącą przy pomniku brzozę. Dzisiaj już tej brzozy nie zobaczymy, a tak naprawdę ta brzoza była też takim niemym świadkiem tych wydarzeń, bo uroczyste odsłonięcie właśnie odbyło się w 1931 roku właśnie dwóch krzyży. W 1939 roku po zajęciu miasta przez wojska sowieckie te pomniki zniknęły na zawsze. Czy te pomniki zostały tak naprawdę zniszczone fizycznie przez Sowietów? Z pewnością uważam, że tak mogło być, dlatego że to było świadectwo ich totalnej klęski, do której się tak naprawdę przez wiele lat nie chcieli przyznać. W walkach o Białystok zginęło dokładnie 49 żołnierzy 1 Brygady Piechoty Legionów, w szczególności z 1 Pułku Piechoty Legionów, który poniósł największe straty. Zostali w większości ci żołnierze tutaj pogrzebani, oprócz kapitana Mariańskiego, który na początku września 1920 roku został przewieziony z powrotem do rodzinnego miasta w Radomiu i tam został pochowany z honorami wojskowymi. Tutaj jest pochowanych kilkudziesięciu tych żołnierzy właśnie z tego okresu walk, ale również mamy kilka grobów, które mają inną datę niż 22 sierpnia 1920. Być może są to pochowani inni uczestnicy walk, bądź żołnierze, którzy wzięli udział właśnie w bojach po opuszczeniu miejscowego szpitala na odgłos tej walki, wzięli udział w zmaganiach przeciwko bolszewikom. Karabin trzymał jeszcze w zimnym ręku, gdy upadł z raną krwawiącą na skroni. W znak się obrócił i skonał bez jęku. Pamiętam ciebie, towarzyszu broni. Dzisiaj tu leżysz w tym brzozowym lasku krzyżów, przykryty zimną warstwą piasku. Pamiątką całą brzozowy krzyż prosty. Na krzyżu wisi Maciejówka siwa. Porosły w koło konkole i osty, a darń zielona grób z wierzchu przykrywa. Tabliczkę białą ktoś złożył na grobie z napisem Polska, niech się przyśni tobie.